Co się dzieje, jak się zdarzy wpadka w telewizji na żywo? No jak się zdarzy wpadka, to się wtedy improwizuje. Na przykład raz było tak, że ja miałem gorszy moment. Prawie właściwie nie powinienem w ogóle prowadzić programu, bo się źle czułem, ale było za późno na zamianę, więc Ania powiedziała, dobra, spokojnie, chodź, zaczniemy, ja dam radę, trzymaj się mnie i jakoś to będzie. I rzeczywiście jakoś to było. Ania wzięła na siebie ciężar całości, a ja tylko skoncentrowałem się na tym, żeby, wiesz, przeżyć to swoje złe samopoczucie i nie sprawiać jakichś kłopotów widzom. Ale raz się zdarzyło, że Ania się zakrztusiła i w trakcie rozmowy umiejętnie, wtedy kiedy kamera ją nie brała, wyszła, pobiegła tam, zniknęła na chwilę. Realizatorzy też to zauważyli, więc kamera była tylko na mnie i na gości. Ja zadałem dwa pytania, ci goście... I Ania wróciła idealnie na koniec programu, usiadła i powiedziała, dziękuję za rozmowę, nic nie było widać i słychać. Więc wtedy się improwizuje, ale my tutaj się dobrze czujemy, mamy wyczucie i kamery, i przestrzeni. Lubimy tę przestrzeń, lubimy to światło, lubimy ten widok. No, czujemy się tutaj jak gospodarze, prawda? Witamy się z ludźmi, ci ludzie do nas przychodzą. Idziemy tam za kulisy, też rozmawiamy pomiędzy wejściami, czy też w przerwach reklamowych. Więc w zasadzie jesteśmy takimi, wiesz, no, gospodarzami i czujemy, że jest tak dobra ekipa, tak zgrana, że cokolwiek by się stało, to damy radę. A poza tym, po pierwsze i primo, ten program jest bardzo dobrze przygotowany. Po drugie, oczywiście zdarzają się sytuacje, że gość nie dojeżdża. Prawda? Okazuje się, że oj, musimy przełożyć ten punkt z 8.10 na 8.30. No to się robi bardzo szybko. Jesteśmy sprawni pod tym względem. Naprawdę zdobywalibyśmy Himalaje telewizyjnych umiejętności i profesjonalizmu. Albo zdarzają się takie sytuacje, że pojawia się tu w programie kiedyś profesor Lew Starowicz. Siada, mówi dzień dobry, pije kawę, ale redaktorka, dziewczyna odpowiedzialna za program, mówi, panie profesorze, czy pan na pewno do nas dzisiaj? A on, oj, nie do państwa, a to chyba pytanie na śniadanie, to ja dziękuję i do widzenia i poszedł. I pół godziny później był pytanie na śniadanie. Cudowna sytuacja. Prawdziwa. Więc cokolwiek by się działo, to jest też program na żywo i on jest, nie chcę powiedzieć, że niepoważny, ale on jest, ma za zadanie posiadać cechy lekkości, improwizacji, czasem nawet wygłupu jakiegoś i możemy sobie na to pozwolić w każdej niemal sytuacji, pomijając te poważne tematy, które należy potraktować poważnie. No, ale to otoczenie sprawia, że czujemy się bezpieczniej, że nic nam nie grozi. Ja tylko żałuję, że jest bezwzględny zakaz palenia papierosów, a 6 minut to za mało, żeby zjechać z 9 na 0 i wrócić. No trudno. Będę zdrowszy.